Dzień dobry. Jesteśmy na budowie pomnika chwały kawalerii i artylerii konnej w ulicy Świateckiej. To, co widzicie, są to zbrojenia do płyty fundamentowej pod konstrukcję całego pomnika. Jak taki proces cały budowlany wygląda? Otóż przede wszystkim należy pozyskać teren, następnie należy wykonać dokumentację techniczną, otrzymać różne pozwolenia, a następnie jest wytyczenie geodezyjne przez uprawnionych geodetów i rozpoczyna się wykop. W tym wypadku ten wykop na głębokość około 2,5 metra. Po wykopie zalany jest tak zwany chudy beton, na którym ustawiane są zbrojenia fundamentu, w tym wypadku płyty fundamentowej, tak jak tu widzicie. Całość ma 11 metrów na 11 metrów, a wysokość samej płyty fundamentowej jest to 1,5 metra. Jak widzicie w tle, te konstrukcje są bardzo zaawansowane, są dosyć skomplikowane. Natomiast wymagała tego jakby konstrukcja tego obiektu i wszystkie siły spływające jako obciążenie, ale nie tylko siły własne, ale również siły zewnętrzne, czynników atmosferycznych. Co następnie? Po zakończeniu tych prac zbrojarskich następuje ustawienie szalunków zewnętrznych, które muszą być bardzo mocne, bardzo wytrzymałe, a następnie to wszystko zalewamy betonem, a po rozszalowaniu zewnętrzne ściany naokoło będziemy izolowali przeciwwilgociowo. Następnie na tym będą budowane, odlewane ściany fundamentowe, ponieważ one również będą w ziemi. Teren na tym, w stosunku do tego terenu, będzie nasyp około 1,5 metra, także spód naszego pomnika będzie dokładnie na 255 metrów nad poziomem morza. Oczywiście równolegle do tych prac wykonywane są rzeźby kawalerzystów, trzy sylwetki z brązu i dwie już są kompletnie odlane. Następna, ostatnia, trzecia jest na etapie prac rzeźbiarskich i do końca roku będzie na pewno również odlana. Dzisiaj z nami na budowie jest sekretarz stowarzyszenia, nasz minister finansów, pani Marta Czernik. Marta, przywitaj się. I wszystkich oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy. Trzymajcie się. Cześć.